Wtorek, 11 sierpnia, godzina 9. Pora wybrać się do lasu na mały rekonesans. Znaczy jakieś grzybki się pojawiły już, kto wie. Może jakie kurki, borowiki szlachetne, kto wie. Na razie tutaj przy drodze pusto. Przeglądem, zaglądem. Na razie tu nic nie widać. Tak coś mnie dzisiaj ruszyło, żeby wyjść i sprawdzić, co tam w lesie pisze. Jeszcze strzyżaki nie dokuczają, także pełna swoboda. A czy nazbieramy dzisiaj coś? Tego to nie wiem. Wszystko okaże się od naszego szczęścia i miejsc, które planuję odwiedzić. Oto widzimy się przy pierwszych grzybkach. Komentujcie, subskrybujcie oraz pozostawicie łapeczkę w górę. I widzimy się przy pierwszych grzybkach. No i trafiły się pierwsze gołąbki. Tu jedna malutka. Oraz tu kawałek wyżej. Kolejna. O, może coś znajdziemy dobrego. To się okaże. Dziś planuję odwiedzić troszkę więcej miejscówek. Ostatni wypad to praktycznie wieczorem już, że ciemno to i widoczność w lesie bardzo spadła. Może w końcu szczęście się uśmiechnie. Choć na razie nic nie widać. A to widzimy się przy kolejnych grzybkach. O! Na razie jeszcze nic nie udało się zebrać, ale trafiłem na kolejne gołąbki. Tu jedna taka mniejsza. Tu kolejna nieco większa. A tu z początku myślałem, że to jest jedna wielka, ale to są kolejne.
dwie. I poniżej widzę, że dwie już ktoś przewrócił, albo zwierzęta, albo same już ze starości. No, to może coś się uda znaleźć właściwego. O, i kolejna poniżej. Ale tych nie zbieram. Las gołąbkowy. A gdzie pozostałe grzyby? Fajnie się zapowiada, ale zobaczymy, czy coś konkretnego uda się znaleźć. Na kanale zajdą pewne zmiany. Już niedługo filmiki nie będą wrzucane żywcem, tylko będą dodawane intra już. Pomału szykuję dwie wersje intro do filmów. Jedne są do sektora gier, a drugie do vlogów. Co urozmaici troszeczkę oglądanie. No to widzimy się przy kolejnych grzybkach. No i trafiły się kolejne gołąbki. Jedna to taka mniejsza. Oraz z drugiej strony kolejne. Inna taka czerwona, mocno. To kolejna była. Same gołąbki dzisiaj. Tylko gdzie te zajączki i podgrzybki? No to widzimy się przy kolejnych grzybkach. O, tamtą miejscówkę przeglądałem i trafiła się jedna zajączka. Pod koniec wam pokażę. A tu trafimy na takiej łące kolejny grzybek. Jeżeli znacie jego gatunek, napiszcie w komentarzach. Troszkę pora na brzoski, dęby, lipy oraz buki. Może jakieś czerwone kozaczki będą. Ale trawska po pas. Może akurat coś się trafi. No to widzimy się przy kolejnych grzybkach. Kawał drogi przejdziony. Na razie pustki. Ślimaków więcej niż grzybów. Się ciągnie gałgan. Może coś tu będzie. Na miejscówce z kurkami. Zobaczymy. Za chwilę. No i trafiło się kilka biednych kureczek. Tu dwie takie malutkie. I tu takie kolejne dwie. Odrośnięte lekko. A tak to grzybów bardzo mało.
Deszcze były, ale co z tego? Widocznie nadal za mało, albo ten las jest trochę opóźniony z grzybami. No cóż, biorę się za zbieranie. Dobre to niż nic. No to widzimy się przy kolejnych grzybkach, jeżeli uda się cokolwiek znaleźć jeszcze. No, już byłem praktycznie zrezygnowany, ale myślę sobie, nie poddaję się, szukam dalej. No i trafiła się miejscówka kolejna z kurkami. Tu jedna, tu kolejne, z tyłu również jedna i tu powyżej. Również pod liściami. No to ładnie, może coś się uda nazbierać. O, i tym samym kolejne kureczki się trafiły. Jedna tu, druga przykryta trawą. Kolejne całe skupisko. Jednak dzień uratowały. A tam nie wiem, co tam jest, liść czy kurka kolejna, ale super. Jajecznica albo sos uratowany. No to zabieram się za wyciąganie i zbieranie. I widzimy się przy kolejnych grzybkach. O, pora już wracać do domu. Coś się pogoda zaczyna knocić. Żeby czasem zaraz jakiś deszcz nie dorwał. Kurek udało się nazbierać. Za chwilkę wam je pokażę. Byłem pewien, że dzisiaj się nie uda nic nazbierać. Ale jednak miejscówka na kurki spełniła swoje zadanie. No, pora już wracać. Na razie ani śladu po podgrzybkach, ani zajączkach. Poza jednym, który udało się na samym początku znaleźć. A tak to na razie grzybów nie ma. Mimo że wracam jeszcze do domu idę, to nadal oczy skierowane są na skarpę. Czy gdzie czasem jaki kozak nie stoi. Jak ostatnim razem. W górę drogi szedłem, nie widziałem go. Wychodzę, patrzę, stoi przy samym drodze. A to pora kończyć tego vloga. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia łapeczki. I do następnego. O, jeszcze na koniec trafiła się gołąbka. O, fokusuj się. Może tu gdzie jaki borowik jeszcze jest? A to przecież miałem iść już do domu. Najwyżej coś dogram na koniec jeszcze. Wracając już do domu, trafiłem na miejsce, którym wcześniej nie zauważyłem kureczek. A tu takie dwie ładne powyżej. Dwie kolejne. Również tu się skryła kolejna. Oraz tu w trawce. Jak ja to patrzę, że ja ich nie zauważył wcześniej. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A to już miał być koniec
grzybobrania oraz tego vlogu. No cóż, nie będę robił kolejnego pożegnania, tylko będzie to dograne po prostu do całości vlogu. Trzymajcie się, hej. Oby się nie okazało, że zaraz znowu będę odpalał nagrywanie, bo znalazł się prawdziwy. Czasami kraka nie jest dobra.